Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Stwórco gwieździstych przestworzy i wieczne światło wierzących, Chryste, coś wszystkich odkupił, wysłuchaj naszą modlitwę. Zdjęty litością nad światem, któremu śmierć zagrażała, Jego zbawieniem się stałeś i uzdrowiłeś z niemocy. Świat już pogrążył się w mroku, lecz Ty, jak słońce promienne, z łona dziewicy wyszedłeś, zrodzony przez nią w czystości. Byty niebiańskie i ziemskie, posłuszne Twoim rozkazom, hołd Ci składają w pokorze i sławią Twoją potęgę. Ciebie Najświętszy prosimy, nim przyjdziesz sądzić sumienia, obroń nas w życiu doczesnym od przewrotności szatana. Chryste nasz Królu łagodny, niech Tobie z Ojcem i Duchem będzie podzięka i chwała przez całą wieczność bez kresu. Amen. Oczy Pana patrzą na ubogiego. Do Pana się uciekam. Dlaczego mi mówicie, niby ptak uleć w górę? Bo oto grzesznicy łuk napinają i nacięciwe kładą strzałę, by w mroku razić prawych sercem. Gdy walą się fundamenty, co może zdziałać sprawiedliwy? Pan w świętym swoim przybytku, na niebiosach tron Pana. Oczy Jego patrzą, spod powiek śledzi synów ludzkich. Bada Pan sprawiedliwego i występnego. Jego dusza nie cierpi miłujących nieprawość. Węgle ogniste i siarkę ześle na grzeszników. Wiatr palący będzie ich udziałem. Bo Pan jest sprawiedliwy i sprawiedliwość kocha. Ludzie prawi ujrzą Jego oblicze. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Oczy Pana patrzą na ubogiego. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie? Kto zamieszka na Twej górze świętej? Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie i mówi prawdę w swoim sercu. Kto swym językiem oszczerstw nie głosi? Kto nie czyni bliźniemu nic złego i nie ubliża swoim sąsiadom? Kto za godnego wzgardy uważa złoczyńcę, ale szanuje tego, który oddaje cześć Bogu? Kto dotrzyma przysięgi niekorzystnej dla siebie? Kto nie daje swych pieniędzy na lichwę i nie da się przekupić przeciw niewinnemu? Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. W swoim Synu Bóg nas wybrał na przybrane dzieci. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie, jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według
postanowienia swojej woli. Ku chwale majestatu swej łaski, którą nas obdarzył w umiłowanym. W nim odkupienie mamy przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli, według swojego postanowienia, które przedtem w nim powziął, dla dokonania pełni czasów. Aby wszystko zjednoczyć na nowo w Chrystusie, jako głowie, to, co jest w niebiosach i to, co jest na ziemi. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W swoim Synu Bóg nas wybrał na przybrane dzieci. Jako Zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone na podobieństwo do swego chwalebnego ciała, tą potęgą, jaką może On także wszystko, co jest, sobie podporządkować. Przyjdź, aby nas wyzwolić, Panie Boże zastępów. Przyjdź, aby nas wyzwolić, Panie Boże zastępów. Okaż nam swoje oblicze, a będziemy zbawieni, Panie Boże zastępów. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Przyjdź, aby nas wyzwolić, Panie Boże zastępów. Anioł Pański zwiastował Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Alleluja. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Anioł Pański zwiastował Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Alleluja. Z pokorą błagajmy Pana, który przyjdzie dla naszego zbawienia, i wołajmy do Niego. Przybądź, o Panie, aby nas wybawić. Panie Jezu, posłany przez Boga Zbawicielu wszystkich, przyjdź co rychlej, aby nas odkupić. Przybądź, o Panie, aby nas wybawić. Ty na świat przyszedłeś, wybaw nas od grzechu świata. Przybądź, o Panie, aby nas wybawić. Ty od Ojca wyszedłeś, naucz nas drogi zbawienia, wiodącej do Ojca. Przybądź, o Panie, aby nas wybawić. Ty zostałeś poczęty mocą Ducha Świętego. Przez tegoż Ducha odnów nasze serca Twoim Słowem. Przybądź, o Panie, aby nas wybawić. Ty przyjąłeś ludzkie ciało w łonie Maryi Dziewicy. Wybaw nas od zepsucia, któremu podlega ciało. Przybądź, o Panie, aby nas wybawić. Pamiętaj, Panie, o wszystkich ludziach, którzy żyli od początku świata i w Tobie pokładali nadzieję. Przybądź, o Panie, aby nas wybawić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Panie, nasz Boże, pomóż nam gorliwie się przygotować na przyjście Chrystusa, Twojego Syna, aby gdy przyjdzie i zapuka do naszych drzwi, zastał nas czuwających na modlitwie i z radością głoszących Jego chwałę. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.